Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział ósmy. Ktoś powiedział, że są cztery niezbędne rzeczy do studiowania Biblii: przyznać się, zgodzić się, poddać się i przekazać. Po pierwsze, przyznać, że jest ona prawdą. Po drugie, zgodzić się z nią całą. Po trzecie, poddać się jej naukom. A po czwarte, przekazać ją dalej. Jeśli życie chrześcijańskie jest dla ciebie ważne, przekaż tą wielką prawdę komuś innemu. Teraz chcę ci powiedzieć, jak ja studiuję Biblię. Choć tu trzeba być bardzo ostrożnym, Charles Spelgen przygotował wszystkie swoje niedzielne kazania w sobotnią noc. Gdybym ja tego spróbował, nie udałoby mi się nigdy powiedzieć żadnego niedzielnego kazania. Mimo że wszyscy znamy pewne przysłowie, które mówi: Nie każdy człowiek może walczyć w zbroi saula, to często zapominamy, że nasze życiowe doświadczenia i nasze porady mogą być dla innych zupełnie nieprzydatne. Jednak, z drugiej strony, mam nadzieję, że może uda mi się podpowiedzieć Ci choćby pewne sugestie, a może właśnie te sugestie Tobie pomogą. Pierwsze: Pożywiaj się sam. Im szybciej nauczysz się sam siebie karmić Słowem Bożym, tym lepiej. Żal mi w głębi serca każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy uczęszczają do jakiegoś kościoła lub do jakiejś wspólnoty przez powiedzmy 5, 10, 20 lat, a jednak sami nie nauczyli się karmić Słowem Bożym. Wiesz, że w rodzinie, która ma małe dziecko, zawsze wielkim wydarzeniem jest dzień, kiedy dziecko samo zaczyna jeść. Siedzi niezdarnie przy stoliku i na początku je rączkami, lub używa łyżeczki do góry nogami, ale próbuje i próbuje, a mama lub siostra klaszczą w dłonie i krzyczą podekscytowane: Patrzcie, nasze dziecko je, już je samo. To bardzo ważne. To, czego bardzo potrzebujemy jako chrześcijanie, to móc się samodzielnie wyżywić. Niestety, wielu jest takich, którzy siedzą bezradni niecierpliwi, z otwartymi ustami, głodni duchowych rzeczy. A nauczyciele biblijni muszą się starać ich karmić. Podczas gdy Biblia sama w sobie jest wspaniałą ucztą, przygotowaną dla każdego. Jest wiele osób, które są chrześcijanami od 20 lat, a które wciąż muszą być karmione kościelną łyżeczką. Jeśli zdarzy im się mieć nauczyciela, który ich karmi, rosną całkiem dobrze. Ale jeśli nauczyciel słabo wykłada Słowo Boże, to ich życie duchowe usycha z braku pokarmu. Tak nie może być. To czy umiesz sam siebie karmić Słowem Bożym, czy nie, to bardzo poważna sprawa. To jest test na to, czy jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym. Musisz sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy kochasz, i karmisz się Słowem Bożym. Najlepszą wskazówką, jaką mogę Ci dać, gdy chcesz zacząć studiować Biblię, to proste wezwanie: bądź wytrwały. Jeśli będziesz regularnie czytał Biblię i będziesz w tym wytrwały, czytane Słowo Boże będzie miało tendencję do wzrostu wewnątrz Ciebie i do rozmnażania się w Tobie. Spotkałem kiedyś w Chicago pewnego człowieka, w rozmowie powiedział mi, że spędził dwa lata na studiowaniu jednej sprawy, analizował sprawę w spadku i testamentu pewnego człowieka. Zrobił to, co do niego należało, gdyż był prawnikiem. Szukał i zdobywał wszelkie możliwe informacje. Musiał przeczytać wszystko, co można było znaleźć w dokumentach tej sprawy. Potem poszedł do sądu i rozmawiał o tej sprawie przez dwa dni. Był tego pełen, nie mógł mówić o niczym innym jak tylko o tej sprawie. Tak właśnie jest z Biblią. Chcesz ją poznać? Badaj ją, badaj najlepiej po jednym temacie naraz, aż wypełnisz się nią cały. Czytaj Biblię, przede wszystkim Biblię, karm się nią jak najczęściej. Nie poświęcaj zbyt wiele swojego czasu na komentarze i inne pomoce. Podobnie, gdyby człowiek zamiast spożywania jedzenia poświęcał czas na czytanie jego chemicznych składników, wkrótce umarłby z głodu. Cóż mogę jeszcze dodać? Moim zdaniem bardzo ważne jest posiadanie dobrej Biblii z prostym, dużym drukiem. Nie lubię takich małych, kieszonkowych Biblii, które trzeba trzymać blisko nosa, aby przeczytać te malutkie literki. A jeśli akurat jesteś w ciemnym kościele, to nie jesteś w stanie z niej nic przeczytać. Słyszę czasem głosy niektórych chrześcijan, ale dużej Biblii nie można nosić w kieszeni. I bardzo dobrze, odpowiadam. Więc nosi ją pod pachą. Nie wstydzisz się nosić teczki, gazety czy innych książek, tym bardziej nie możesz wstydzić się noszenia Biblii. Jeśli kupisz drogą i dobrą Biblię, to prawdopodobnie lepiej się nią zaopiekujesz. Załóżmy, że zapłacisz za nią dziesięć dolarów. Im starsza, tym stanie się dla ciebie bardziej cenna. Ale tu ważna uwaga upewnij się, że nie dostaniesz Biblii tak wspaniałej, że zaczniesz o nią dbać bardziej niż o cokolwiek innego, że będzie ci szkoda w niej cokolwiek napisać lub zaznaczyć. Osobiście nie podobają mi się Biblii o złoconych krawędziach, które wyglądają, jak gdyby nigdy nie były używane. Biblijne szkółki dla dzieci. Myślę, że nauczyciele szkółek niedzielnych popełniają wielki błąd, jeśli nie zabierają całej Biblii na swoje zajęcia. Nie obchodzi mnie jak są małe dzieci. Niech rozumieją, że Biblia to jedna ksiąga. Nie ma dwóch książek, nie ma osobnych książek ze Starym Testamentem i osobnych z nowym. Powtarzam, Biblia to jedna księga. Nie pozwólmy nikomu myśleć, że Stary Testament ma mniejsze autorytet od Nowego Testamentu. Wspaniałą rzeczą dla chłopca lub dziewczynki jest wiedzieć, jak posługiwać się Biblią, bo do czego przyda się armia, która nie potrafi posługiwać się bronią. Mówię o tym bardzo mocno, ponieważ znam niektóre szkółki biblijne, które na półkach mają masę książek, ale nie posiadają tam ani jednej Biblii. Mają specjalne książki pytań i są tam Pytania oraz odpowiedzi, aby nie trzeba było samemu szukać w Biblii. Są to może i dobre rzeczy, ale tylko dla leniwych nauczycieli. Tylko tacy nauczyciele mogą prowadzić zajęcia z książek, a nie z Biblii. Widziałem, jak przychodzili do klasy z książkami, zadawali zagadki, pytali dzieci i pewnego dnia zobaczyłem taką scenkę. Nauczyciel zapytał: John, kto był pierwszym człowiekiem? Chłopczyk myślał, myślał i odpowiedział: Metuzalem? Nauczyciel odpowiada: Nie, chyba nie. Niech zobaczę. Nie, nie, to nie Metuzalem. Czy możesz zgadnąć jeszcze raz? Chłopiec odpowiada: Eliasz? Nie, nie. Adam, o, zgadza się. Bardzo dobra odpowiedź. Teraz chciałbym wiedzieć, co chłopiec zrobi z takim nauczycielem, albo z takim nauczaniem? Jest to rodzaj nauczania, który jest bezwartościowy i nie przynosi żadnych rezultatów. Nie mówię, że potępiam szkółki dla dzieci, wierzę, że mogą mieć one sens. Chcę jednak, abyście zdawali sobie sprawę z tego, że przychodząc na zajęcia, nauczyciel musi być przygotowany do wyjaśnienia tematu. I odpowiedzi na pytania dzieci bez użycia podpowiedzi ze skryptów czy podręczników. Nie przynoś na zajęcia książek i ćwiczeń. Przynieś ze sobą tylko Słowo Boże. Kiedyś przyjechałem do Bostonu i poszedłem na lekcję biblijną, gdzie było kilku studentów z Harvardu. Wręczyli mi Biblię i powiedzieli, że lekcja dzisiejsza jest na temat Ewangelii Jana. Nie znałem wtedy jeszcze zbyt dobrze Biblii, szukałem więc tej księgi dość długo. Polowałem na Ewangelię Jana przeszukując cały Stary Testament, ale nie mogłem go znaleźć. Widziałem, jak oni patrzyli na siebie. W takich chwilach masz ochotę zapaść się pod ziemię. Nauczyciel zobaczył moje zakłopotanie i podał mi swoją Biblię, otworzoną na Ewangelii Jana, a ja położyłem palec w tym miejscu i nie puszczałem go do końca lekcji. Obiecałem sobie wtedy, że jeżeli kiedykolwiek wydostanę się z tego zakłopotania, nigdy więcej nie dam się tak wkręcić. Obiecałem sobie, że dokładnie poznam tą starą księgę. Dlaczego tak wielu młodych mężczyzn nie chce przychodzić na spotkania biblijne? Bo nie chcą okazać swojego braku podstawowej wiedzy, jednak oni bardzo wiele tracą. Nie ma miejsca na świecie, które byłoby tak fascynujące, jak żywa lekcja biblijna. My wszyscy jesteśmy tego winni, że młode pokolenie nie zna Biblii. Nikt nie przykłada uwagi do tego, aby nauczyć dzieci, jak posługiwać się w Biblią. W rezultacie chłopcy dorastają nic nie wiedząc i nie znając Biblii i nie wiedząc, jak się nią posługiwać. Nie wiedzą, gdzie jest Ewangelia Mateusza. Nie wiedzą, gdzie jest list do Efezjan, nie wiedzą, gdzie znajduje się list do Hebrajczyków, ani inne księgi Biblii. Powinni byli się tego nauczyć, chodząc do kościoła. Biblię można dziś kupić dosłownie za kilka dolarów, a kościoły często nie mają żadnej Biblii. Słyszałem nawet o takich sytuacjach, jakiś czas temu w dużej grupie, która spotykała się w szkółce biblijnej, ktoś zadał pytanie i postanowili znaleźć odpowiedź w Biblii. Niestety, po pewnym czasie stwierdzili, że w tym kościele nie ma ani jednej Biblii. Szkółka biblijna bez Biblii? To tak, jakby lekarz bez swoich przyrządów leczył pacjentów, albo armia wyruszyła na wojnę bez broni. To niedopuszczalne. Każdy rodzic, który wychowuje dziecko bez znajomości Biblii, poniesie za to karę. Każda szkółka biblijna, która nie uczy dzieci, jak korzystać z Biblii także poniesie za to karę.